Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj XIZER, witam was w kolejnym... XIZER, tak, dokładnie. Czemu ja tak, kurde, przeciągam? Witam was w kolejnym odcinku z DBD na serwerze testowym. Mamy nową postać, która się nazywa Legion, naprawdę jest sztos, ale za chwilę wytłumaczę wam wszystkie perki. A, właśnie, mam 14 tysięcy, grałem sobie jedną grę, to kurde, weźmy sobie cokolwiek w EXP w nią. I zaraz wam w ogóle przeczytam wszystkie perki, kurde, jaj, bo na... O, barba, serio? Szkoda, że nie mam punktów, ale tak. W ogóle co my tutaj trafiliśmy? Umiarkowanie zwiększa czas trwania dzikiego szału. Znaczy dużo. O, okej, okay, spoko, jakieś kurde te sobie weźmy. Ogólnie tak, ja wam wpierw przedstawię, jaki jest surf. Surf nazywa się Jeff Johannes jakiś. Jego perki. Wydaje się nie najgorszy, ale mógłby być lepszy. Jest takim kurde grubym Szwedem, jak to mówił Sylwek, niby, ale nie wiem jaka w tym prawda. I takiego perki, druga pomoc. Między tobą a jednym ocalałym tworzy się więź, dotyczy to ocalałych, uratowanych z haka, albo ci, którzy cię uratowali, albo uzdrowionych, albo ci, którzy cię uzdrowili. Możesz nawiązać maksymalnie jedną więź, nowe więzi nie zastępują istniejących, dopóki nie zostaną usunięte. Nie wiem, co ten perk nawet daje, nie mam pojęcia, możecie mi wytłumaczyć w komentarzu, bo nie mam pojęcia, co daje ta więź, ale mniejsza z tym. Może widzimy go przez mapę tych surwów? Nie wiem, kto wie, ale dobra, mniejsza z tym. Kolejny perk, przełamanie. Za każdym razem, kiedy uciekniesz z haka, uciekniesz z haka lub ktoś cię z niego ratuje, hak się łamie i aura zabójcy jest dla ciebie widoczna przez 4 sekundy. Ten perk mi się wydaje, że nie jest najgorszy, bo jak kogoś ściągniemy z haka, albo ktoś mieści się ognie z haka na przykład, to jak nawet mnie stuneluje dany killer, to hak się łamie, więc ma większy czas do doniesienia na inny hak, także to nie jest najgorszy perk, mi się wydaje, że nawet nie jest zły. I ostatni perk to zakłócenie. Zaczynamy grę z trzema żetonami. Gdy twoja aura ma zostać ujawniona zabójcy, umiejętność aktywuje się i żeton zostaje wykorzystany. To działa, że chyba, tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Jak ktoś ma barbę i cię powiesi, to widzi naszą aurę. Ale przez to, że mamy tego perka, to chyba nie zobaczy naszej aury. To nie jest najgorsze, bo barba jest dość częstym używanym perkiem. Nawet doktor w sumie może? Nie jestem pewien, może tak to działa. Kto wie, dobra, mniejsza z tym. Co ty? Przełączmy się na killera. Słyszę lobo, zanim wyszuka nam ten mecz, trochę to zajmie. I tak, ja popatrzyłem sobie, jak grałem jedną rozgrywkę, bo warzywo, więc może lepiej pójdzie teraz. I tak, ogólnie perki, jakie on posiada, to jest żelazna dziewica. Wiem, bardzo fajna nazwa perka. I to tak, działa tak. Otwierasz szafki 30% szybciej. Ocalali, którzy wejdą w szafkę, otrzymują efekt narażeni. Czyli mamy ich na hita przez 15 sekund, a ich aury są widoczne przez 4 sekundy. Czyli wejdą z szafki, wyjdą, są narażeni na 15 sekund i widzimy ich aury, jak na barbie, na przykład przez 4 sekundy. Bardzo fajne, tylko nie zawsze każdy wchodzi do szafek. Także no, sytuacyjny perk, nie? Kolejny perk, Dysonans. Gdy dwóch lub więcej ocalałych pracuje przy tym samym generatorze, jego aura podświetla się na biało przez 8 sekund. No dobra, na generaż przede wszystkim, tak? Bo ludzie lubią sobie generaszować i tak to widzimy jego aurę na biało. Także mi się wydaje, że perk nie jest najgorszy, bardzo fajny, nawet nie jest, w ogóle to się wszystko nagrywa, tak, wszystko się nagrywa. Nawet nie najgorszy perk, to jest przecież przytłaczające obecność, to nie? I tak, kolejny perk to twardy charakter. Niosąc ocalałego, nie otrzymujesz kary odniowienia za niecelne ataki, a trafienie innego ocalałego zatrzymuje licznik czasu szamotania się niosącej postaci na 2 sekundy. Czyli jak to działa? Mamy kogoś na barku, nosimy go, możemy co chwilę uderzać bez żadnego takiego większego cooldownu. Zaraz przedstawię wam to, właśnie to wezmę w tej rozgrywce. Tak to działa właśnie. I jak mamy kogoś na barku i ktoś będzie chciał poblokować, to jak uderzymy osobę blokującą, no to ten, który jest na barkach, nie może się szamotać przez 2 sekundy. W ogóle żadnego wiggla nie może robić. Także to jest perk też nie najgorszy według mnie, tylko na innych tych bardziej to będzie. Na innych postaciach mi się wydaje. Naprawdę kurde sztos. Może nie na nim, bo to będzie zbyt takie pewne, że masz kurde ten twardy charakter piknięty, ale tak naprawdę wydaje się bardzo fajne. Ogólnie ta postać, jak chcecie wiedzieć, ma dwa charaktery. Ogólnie ma Julię i ma Franka. I naprawdę kurde można, w sensie tak, i ma nóż myśliwski w ogóle, to jest bardzo sztos. I obydwa charaktery mają zmianę głosu. Ta wydaje głos dziewczyny. Tutaj mamy ten, kurde, dziewczęcą kurtkę, może tak to nazwijmy. I dziewczęcą maskę, inną, kurde, taką bardziej poszarpaną, ale zagramy sobie zwykłym Frankiem. I wydaje inne odgłosy. I tak, nie mam Memento Mori do przedstawienia, ale Memento Mori wygląda bardzo fajnie. Jak to wygląda? Wbijamy Huntsmana w rękę surwa, on się broni odpychając nas. No, przewraca się. My wbijamy temu surowi nóż myśliwski w nogę, on się obraca i się rzucamy po prostu, i po prostu ostatni jakby hit sprzedajemy w serce i przeciągamy w dół. Naprawdę Memento wygląda fajnie, sobie sprawdźcie na YouTube, jak ktoś jeszcze nie widział Memento właśnie tego typa. On się nazywa Legion, ogólnie historii nie będę czytał.
bo jest duża. Zaraz wytłumaczę jego super umiejkę. Jest naprawdę długa jako historia. On ma 19 lat ogólnie. I on, kurde, lubiał się w bójki w ogóle tam. No, lubił się napieprzać z innymi dzieciakami po prostu, tak? I po prostu był ciągle przenoszony do nowych domów, kurde, opieki, jakby i tam nowych rodzin. No i w jednym momencie, jak kogoś w ogóle skopali i zabili w śniegu, takim pobłoconym całym, to coś się poruszyło w lesie. I nasz, kurde, Frank postanowił to sprawdzić, a po chwili otoczyła go cała mgła i nie widział nic przed sobą. I tak się historia skończyła, kurde. I tam na koniec pisze w ogóle F1. Co my tu mamy? Tutaj właśnie jest to wszystko. No i atmosfera się zmieniła w miasteczku, kiedy odkryto, kurde, to ciało właśnie. Ciało? Możliwe, że tego typa, kto wie? O Boże, przepraszam, się bekło mi niekulturalnie. Ogólnie jego super umiejętność, dziki szał. Co to robi? To jest naprawdę bardzo OP umiejętność, bardzo antyluperski perk, który będzie po prostu sztosem. Co to robi? Mamy zwiększony movement speed. Ogólnie rzecz biorąc, tak, mamy zwiększony movement speed. I możemy przeskakiwać przez palety i przez okna szybciej, najzwyczajniej na świecie szybciej. I tak, co jeszcze możemy robić? Mamy szybsze ataki, ale jak uderzymy raz surwa z prawego przycisku myszy, to nie zabijamy go, jak uderzymy go drugim. My nakładamy taki efekt trwania, który się zniża. Sobie grałem w jedną gierkę, uderzyłem raz Dwighta i pod nim się pojawił, był ranny i miał pomarańczowy pasek pod sobą. Jak ten pasek spadnie do zera jakby, no to po prostu Dwight zaczyna, no jest w stanie agonii i przewraca się na ziemię, po prostu jest ranny, a nam wyskakuje komunikat, że Dwight albo ktokolwiek, jakikolwiek surf, no padł w tym miejscu. Naprawdę jest to bardzo, bardzo OP i można ogólnie tak, co uderzenie, ta super umiejka się nam odnawia, regeneruje swój czas jakby, także to jest spicy, ale jak minie ten czas, który mamy przeznaczony do uderzenia surów albo do parkurowania, to mamy chwilę takiego exhausta, jakby nurska. Patrzymy się na swoje dłonie i chwilę musimy czekać. Ogólnie to się odnawia ogólnie, także tak. Możemy w tym samym czasie, jak użyjemy prawego przycisku myszki, uderzać aż 4 surfów, także no i ciągle się odnawia oczywiście cooldown. Także jest to naprawdę OP. Ja bym chciał tylko, nie chciałbym w sensie mapy pod tytułem Springwood przedszkole. No bo grałem ostatnio mapę sobie właśnie solo jedną, kurde, żeby ogarnąć tą postać, no to nie, dziękuję, ale ja nie lubię przedszkola, także no Mieliśmy perki właśnie, że to w ogóle umiejętność dłużej trwanie, prawdaż? Tak, zwiększa czas i wydłuża czas. No to zobaczymy, jak nam pójdzie ta rozgrywka. Mam nadzieję, że będziesz to sobie naprawdę postać, mi się podoba. Z jakiego względu? Lubię zakapturzone postacie, które mają maskę, a ta postać jest zakapturzona. No Boże, przepraszam. I ma maskę. A jeszcze takiego killera, który ma jakikolwiek kaptur, nie ma. Dziwię się, mogą do świni by pasował kaptur w sumie. A oni podobno też taką skórzaną kurtkę mają, tylko że on ma czerwoną skórzaną kurtkę, a on ma czarną. On albo ona, bo w sumie on może zmienić płć. Płci, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? A w ogóle, jak wiecie, Borowik Time jeszcze dostał buffa, naprawdę jest OP antyluperski, ale co sobie potyczajcie, nie będę tłumaczył tak tutaj, co daje teraz Borowik Time, ale naprawdę jest sztos. Inny silnik graficzny przede wszystkim jest na DBD. Wygląda to 100% ładniej, kurde, naprawdę optymalizacja FPS-ów weszła grubo i no szykujcie się na streamy z DBD, jak update ten wejdzie oficjalny na serwer DBD, bo to będzie tak bardzo grane, że to jest szkoda gadać, naprawdę, ja się nie mogę doczekać osobiście. No i tak, Selfcare dostał nową animację i patrzcie to, jak wygląda maska Myers na przykład wygląda. Widzicie te detale? Większe, ogólnie to jest potwierdzone, to wszystko wygląda lepiej w rozgrywce, jak i ten. Wcześniej Myers, nie wiem, jak on wyglądał, ale widać tą, takie większe rysy te wszystkie tutaj widać, naprawdę jest to lepsze. Tutaj chyba ta glaca mojego doktora się bardziej świeci, no właśnie tak bardziej detale widać. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak DBD, kurde, tutaj pretty good job zrobił, kurde, w końcu ten nasz pan. No fajnie to wygląda, naprawdę mi się podoba, no. Na Freddy tutaj jakoś mega bardzo, właśnie słyszeliście o nowym update'cie, bo Freddy ma być w ogóle całkiem zmieniony, to będzie ciekawie, mam nadzieję, że... Jeśli nie, mi się Freddy dobrze gra, ale jest też sytuacyjny. Także no dobra, my czekamy tylko na rozgryweczkę. Naprawdę ten pan Legion lub pani Legion jest naprawdę sztosem. Antyluperska postać, która naprawdę daje wpalić surwom. Także no, ja nic więcej nie mam do dodania, tylko czekajmy na rozgrywkę oczywiście. A link, macie minutę w opisie, gdzie znalazło nam grę, w której minucie. Także polecam sobie sprawdzić, bo coś czuję, że trochę sobie poczekamy na ten. To jest w ogóle, czekajcie, bo tutaj sobie teraz ogarniam jedną rzecz na szybko, to my sobie tutaj... Hej, cześć. To jest mój odcineczek z jednej rzeczy, którą wrzucę spokojnie. Na zero sobie weźmy, tak, tutaj, dobra. To mogę zrobić w jakiś sposób, tyk,
tutaj. A to jest chyba... O nej, czy to jest, kurde, odcinek, który się spieprzył? Ostatnio coś mi się pieprzą odcinki, jak tak, to będę lekko załamany, ale walić to będę musiał nagrać się znowu, ale co. Dobra, pieprzyć. W ogóle, że to właśnie, jak mówiłem, szykujcie się na streamy z DBD ze względu na to, że będziemy po prostu farmić. Jutro będzie stream, dzisiaj jest wtorek, jutro jest środa, będzie stream z DBD, w czwartek będzie stream z DBD, w piątek będzie stream z DBD. Dlaczego? Dlatego, że na pewno kupię sobie DLC ze względu na killera, bo surf jest spoko, ale jest za duży i tak jęczy podczas rozgrywki, że to jest głowa mała. Naprawdę, a killer mi się podoba, ma dobre perki w miarę i jest po prostu OP ze względu na super umiejętność, także nic, tylko czekać, jakby nie patrzeć. A ja teraz, kurde, się tutaj zamilknę, że tak powiem, i będziemy czekać na tą jakże skillową, kurde, rozgrywkę, która pewnie będzie warzywem. Ale jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz, czy na YouTubie to wydaje się już jakikolwiek trailer tej postaci, czy jeszcze nie ma tego na 2 Daylight. Chyba jeszcze nie ma żadnego tego. Nie, jeszcze nie wrzucili żadnego niestety trailera postaci. Trochę smutek, ale jest dużo streamów oczywiście, bo wyszło tam. Ja wolę nagrać odcineczek, a nie robić streama. Przyznam szczerze, ale jest to w ogóle rozdział 10, jak wiemy. W ogóle wpiszę do 2 Daylight, kurde, wsiadę w dół, to jestem ja jako klaun. Wow. Brawo ja. Brawo ja. A, dobra, tutaj właśnie to jest Darkness Among Us, coś takiego, tak się będzie nazywał ten chapter najprawdopodobniej, ale nie jestem pewien. Ale możliwe, że tak. On naprawdę właśnie nowy w ogóle silnik graficzny jest. Ma być dużo nowych skinów, ma być w ogóle skin, niby ma, kurde, mieć rękę hack, jakby widmo, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale ma być skin do pana naszego grubego, czyli pana Klauna, ma być skin świętego Mikołaja. Mi się wydaje, że to będzie... O się, kurde, widzicie, to w ogóle inaczej wygląda. Twarz grubego, kurde. Panie. Widać według mnie, naprawdę jest to wyraziste. Wygląda to bardzo fajnie, podoba mi się. A zjawa jak tutaj się nam prezentuje. Chyba bardziej czarne włosy ma takie, ale nie jestem do końca pewien. Możliwe, że wygląda tak samo. Ale tak, nasz Klaun ma dostać właśnie skina świętego Mikołaja, także nic, tylko czekać na to wszystko. Bo ja jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało. Nic, tylko czekać na jakiegokolwiek tutaj update'a głównego na serwery oficjalne DBD. Trochę jest smutne to, że DBD nie przyjmuje do wiadomości, jakby sobie wchodzimy w Steama, Dead by Day, klikamy i kurde, nie możemy zobaczyć, ile osób gra teraz w PDB, bo tylko gra 24 osoby. Tak, to się nazywa, o, tutaj właśnie Chapter X DBD tutaj wkleiło. Darkness Among Us, tak się nazywa. Ten właśnie tutaj, tak, tak się nazywa ten update, w sensie ten update, tak się będzie nazywał właśnie ten chapter. No spoko, wygląda to fajnie, nie powiem, ale naprawdę, kurde, pierwszy raz normalnie pretty good job so far tutaj było robione, nie, bez beki. Bez beki. Naprawdę jestem zadowolony tym update'cie. Ale nie wiem, jak będzie to, w sensie ten perk właśnie żelazna dziewica, on się nazywa, nieprawdaż? Tak. I się nie wiem, czy ludzie będą z niego korzystali. W sensie ja się... nie wiem, ile razy się chowam w szafki. Strasznie rzadko to robię. Zazwyczaj to ja sobie kampię za jakimś kamieniem albo cokolwiek. Bo tak ja w sensie czasami wchodzę w szafkę, nie powiem, że nie. Bo czasami akurat taka akcja może się zdarzyć, ale tak to rzadko, więc to nie będzie jakiś... Jeśli otwieram szafki 30% szybciej. O kurde, ej, czy to może być quality na huntreskę? A dlaczego na huntreskę? Dlatego, że jak nie mamy toporków, to 30% szybciej otwieramy szafkę. Jak to się kombi, to nie może... to może być nie najgorszy nawet perk na hunterinie. Mimo to, że i tak w sumie jakoś w miarę, no, nie robi tego mega wolno, jeżeli chodzi o wyciąganie toporków. Ona ma wtedy addona, więc szybciej wyciąga te toporki, ale w sumie jestem ciekawy, czy to by się jakoś kombiło. Pierwszy surf dobił. Spicy. And his name is Jeff. Proszę. Nej, papa, please. W ogóle jak widzieliśmy, tutaj dostaliśmy, kurde, już lodowy wzrok, jej, ale nie będziemy tego używać, chyba zagramy sobie zwykłym, najzwyklejszym Frankiem, Legionem. Dziwna nazwa, kurde, Legion, nie? Dziwne, no. Ale ten Hunter, Boże, co ja mówię, ten Huntsman jest naprawdę quality. Nie będzie miał karambita od Sylwka, usłyszałem, że niby ma mieć karambita ten pan killer jako skin do, wiecie, bo w sumie jakby nie patrzeć, to pan Klaun też ma tam różne skiny, ma brzytwy i inne pierdoły.
Także w sumie nie dziwię się, że on będzie miał jakieś inne noże, a to jest bardzo quality akurat. Ja czekam i tak w sumie najbardziej na stroje dla niego, bo ma kaptur, ma maskę, zmiana maski, zmiana kurde wyglądu tutaj tego zewnętrznego. No, mi się wydaje, że skinki dla niego będą po prostu, no, magnifik, nie? Dobra, szybko nam szkoło surfów. Oczywiście to nowe postacie, czyli kurde, jak ściągną z haka, to się będzie niszczył. Ja dam rady, ja tylko chcę zaprezentować tą postać. Boże, cztery te typy. Spicy rozgryweczka. Ale fajnie jakby nam dało nową mapę, ja niestety nie mam addona tą nową mapę. No ale co? Ale takie życie, pozwólcie, że się napiję jeszcze. O nie, nie mam picia, a nie, mam picie jednak, tutaj sobie wleję. Wleję se kurde tutaj szybko picia, się napiję przed rozgryweczką. Tylko nie dajcie mi przedszkola, albo żadne the game, błagam, ja tych map nie cierpię. Mam nadzieję, że słyszysz mnie kurde, panie pretty good job so far. Także gramy z perkami, że nie, umiarkowanie i nieznacznie zwiększa. No naprawdę typek wyszedł z gry, no popieprzyło cię typie. Dlaczego? Panda. Panda. Feel the panda. Mógłbym nawet to trzech zagrać, no ale ja pieprzę, no. Teraz jak mi zwiesił lobby, to ja chyba nie wiem co zrobię, nie? Co za kaflung najgorszy, czaty. Nie róbcie tak naprawdę. Skórzona kurtka z kapturem, no dokładnie, tak jak mówiłem. Wyżerzona maska zachęcająca do ucieczki, okej, ciekawe. Ostry nóż z ząbkowanym tyłem, ostrza i chropowatą rękojeścią. Mamy kolegę. Także dawaj radę typie i zaczynam rozgryweczkę. I naprawdę kurde, tak pierwsza gra była tak warzywą, ale zobaczyłem jak tam ludzie nim grają, to mówię, dobra, trzeba zmienić podejście. Trzeba się w miarę skupić na rozgrywce. Nie chcę tryhardować, bo tylko jest PTB i przedstawienie wam jak to wszystko wygląda. Zaraz wam przedstawię jak wygląda super umiejętność. Ja myślałem tam jakieś kurde, nie wiem, kategoria przebiegłość. No to akurat pod tą postać. Widzicie, to w ogóle inaczej wygląda. Bardziej takie wyraziste te kolory są. To naprawdę widać, że na innej innej tutaj tej grafice, w sensie innym silniku graficznym jest DBD teraz robione i mi się to naprawdę bardzo podoba, bo w końcu DBD robi coś sensownego i mi to się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podoba, że pracują nad tą grą, naprawdę. Także proszę o rozgryweczkę, tylko błagam, żaden The Game ani przedszkole już, no Hanotfield też bym nie chciał. Takie kurde, czy się Hanotfield nie jest jeszcze złe, ale nie przepadam za tej mapami. Może by mapa, jak już mówiłem, to są mapy po prostu z Macmillanów, tak. Macmillan, kurde, jest naprawdę bardzo sztos mapą i w sumie Macmillan i Auto Heaven lubię bardzo. Dobra, mamy... O, no i dziękuję bardzo. Mamy jęczący magazyn, chyba w sumie jedną z moich ulubionych. No, to jest ta moja ulubiona, Spicy. I tak, co mamy na... O Boże, co jest myszka, halo? Tak, prawy przycisk myszki, co daje? Zaraz na to przedstawię. Tylko zobaczę jedno okno. Jakiekolwiek. Mamy okno, patrzcie. Prawy przycisk, jesteśmy szybszy. Szybsi. Przeskakujemy szybciej. I możemy uderzać w nieskończoność jakby. A to nam się kończy, a teraz jak to skończymy, to mam takie jakby właśnie ten rozwścieczenie, no czyli egzosta takiego mamy, no. Nazwajmy rzeczy po imieniu. O, mamy pierwszego kolegę. Dobra, przeskakujemy, jego gonimy. O, a no tak, zużyłem super umiejętność, nie, najgorzej. Dobra, unlucky. O, Kate, lol. O Boże, co wy, panowie? Skopy paletkę. Jak widzicie, w ogóle uderzę surwa bez super umiejętności, to mi się trochę ona jakby zmniejsza, nie? Także to musicie zauważyć. Zaraz sobie użyjemy tej super umiejętności. Dobra, uderzymy sobie ją raz chociaż. Dobra. Dobra, chodź tu koleżanko. Szybka jest strasznie, albo lagi jakieś. Lol, serio, zapierdziela szybko. Dobra, chodź tu. Przykampisz tutaj po lewej, nie? Panie, no nej. Ja chcę wam tu przedstawić wszystko, oni mi palety na mordę zrzucają, naprawdę. Proszę tak nie robić. Słyszę za sobą. Siema, frajerzy. Serio? Co to pan tam jest zachwyciło? Dobra, i tak atakujemy i on krwawić zaczyna w ogóle lodzie. Weźmy go jeszcze raz zaatakujemy. Dobra, jak widzicie ten pasek mu się zniża. A my, nam się skoczyło, może max dwa razy. To też warto wiedzieć, bo nie wiedziałem, przyznam szczerze. I on teraz zacznie krwawić w ogóle. Co on robi? Przeskoczył przez okno, dobrze. Spicy. O, no to się wpieprzyłeś kolego raczej już.
O, nabrałem się na okno, serio? Aż tak bardzo? Dobra, mamy go. I tak przesadzam tego perka, którego wziąłem teraz. Patrzcie, mamy go na ramieniu. I patrzcie, ile możemy bić razy, nie? Widzicie to? To jest naprawdę OP. A jakbyśmy uderzyli surwa, to on nie mógłby się wyglować. Widziałem typiarza. Dobra, mamy cię. Widzicie, jak jacy my szybci jesteśmy naprawdę. I teraz mi się kończy supermetrycz, bo dwa razy go już uderzyliśmy, nieprawdaż? Tak, dokładnie, dobra, warto wiedzieć. Ach, karamba. A to mogło być takie ładne. Dobra, on ucieknie tutaj, tędy, dobra, mamy cię. Dobra, uderzyliśmy go jeszcze raz. Krwawienie ma już dużo zadane, naprawdę. Spicy. Nie żałujmy im tego krwawienia, ludzie. Tylko ślady strasznie. Aha! Ogólnie jest ten perk właśnie, co ślady gubi, kurde. To jest takie OP. No i hej, mordo. Dobra, mamy go. Także lecimy na hak. Gdzie jest hak jakikolwiek? O, nej, kosztanie ty. Wal się na łeb. Naokoło pójdę. Nie. Dobra, robimy wiszenie. Tak. Dobra, odpalamy się. Dobra, uderzyliśmy raz. I nam się odnowiło supermetrycz, widzicie, to jest tak OP antyluperskie. No właśnie tam się ona skończyła. Dobra, niech się skończy. Skopiemy sobie paletę. Dobra. Pobieg w tą stronę gdzieś, ale ślady tak szybko. No to te perki są chyba, nie? Bo tam jedno było się, że te zarysowania szybciej znikają. No i kurde, to strasznie szybciej. No killer ma teraz przesrane ogólnie. Bez żartów. Akurat to jest prawda. Tam widziałem typa. O, widzicie? Ściągnął go i... O, położył się. Aha. Znaczy to daje to wykrwienie, to jest naprawdę OP. I pokazuje nam miejsce, w którym się wykrwiła dana osoba. Także tak to właśnie działa, ludzie. I nie żałujcie, kurde, prawym przyciskiem myszki właśnie w surwu wbić, naprawdę. Też do końca... Nie wiem, gdzie... Widzicie, słyszycie, jak on jęczy? To jest tragiczne, po prostu. Tak to ja bym go nie usłyszał za nic, nie? On tak mocno jęczy ta postać, że to jest kolejny surw, w którym niestety nie będę grał. No ale... Co zrobisz? Tak, czy tam skręcili gana, dobra, spicy. Chyba już drugi raz wisi. Także spoko. Okej, okay, kręćcie te geny. Mi i tak nie zależy na zwycięstwie, także no... Tak to wygląda. Słyszałem coś. No właśnie, a propos, siema mordo. A kurde, bez słuchawek w to tak ciężko się gra, nie? Nie powiem. Ja się kurde nam akurat wystarczyło, nie? Piękne. Naprawdę super umiejka. To jest do nerfa według mnie. Naprawdę, to jest zbyt OP. Zbyt OP jest ten killer, no. A to jest nowy? Ale gdzie jest ten ranny? No nie go ściągnie, ja go nie stuneruję, no. Halo. No trochę mi go szkoda, no ściągnijcie go, siema. Dobra, biegniemy. Dobra, spicy. No tutaj jest kolega. O, właśnie widzieliście, to mi podświetliło typa, właśnie to jeszcze podświetla. To jest podwójnie OP, nie? Bez beki. O, przejść. Okej. Najlepsze jest to, że my gramy właśnie na cztery te same osoby i się trochę gubię, nie powiem. O, typek, chodź. O nie, tu jest jakaś Kate. I on się teraz nie wygluje, widzicie? Nie może. Dwie sekundy ma zablokowane. Także na tą postać nie blokujcie swoich, bo to tylko na minus wyjdzie, naprawdę. Typ się wykrwawił. Okej. Okay. Biegniemy. Tam się dopiero zraniło, ale wysrane w to mam. On się gdzieś tutaj powalił. Komunikat tam wyskoczył. Widzicie, ten prawy przycisk myszki jest OP. To jest według mnie naprawdę do nerfa. Słyszycie, jak on jęczy? To jest tragedia. Podnosił kolegę tam, nie? Ale dobra, zostawmy go. Chodź, mordeczko. Dobra, ślepy zaułek, nice. Tamtego podniósł, to dobrze. Bez przesady, nie chcę pograć, chłopak. Widzicie, jak ten hak w ogóle się odnawia długo? Naprawdę, nie wiem. Ale chyba tak zawsze, nie wiem, ile hak się odnawia. 3 minuty? Ogólnie, nie pamiętam. Możecie przypomnieć w komentarzu, jeżeli chcecie. Jak wiszu. O, ta barba, ej, barba na niego.
O no, to będzie coś, bo szybciej można pod... O no, szkoda, że nie wziąłem wtedy, ale unlucky, jak to się mówi, nie? Unlucky, ale barba na niego naprawdę będę mi tak grał, ludzie. Jak będzie na oficjalnym serwerach, szykujcie się na dużo odcinków z tej postaci, bo to będzie po prostu, no... Ściągnęli go. Spicy. Chodźmy tam, w takim razie. Nie chcę stunelować zbytnio. Bez przesady. Ale naprawdę design postaci mi się podoba. Ruszaj się! Typo awczy chyba. No to przestałem ten jeszcze raz prawie przy śmieszki. Niech się odnowi. On na serio awczy, okej, no unlucky. Jak to powiedzieć inaczej? Olej, raz. On się chyba powinien zaraz wykrwawić się, prawdaż? No typie, działaj. Niech wyłączy nam się ten... Oj, widzicie? I spada ten jego pasek. I właśnie wyskakuje na komunikat. To fajnie, że typu poawczy, chociaż on przedstawiłem to. O nie. Widzicie, jak to kurde działa? OP. No, OP, nie powiem. Dobra, uderzyliśmy. Bawiliśmy, bo teraz oni kurde też chyba się bawią ze mną. Trochę. Ale drze mordę ten surf, naprawdę. Tragedia. O czym, nie widzimy kurde tych? A, jest typiara. Wszystko trzeba przez okno, dobra. Cześć, koleżanko. O, czuło to, ta myszka jak mi w górę poszła, ty. Aimbot. Dobra, paleta. Mordko. Siema. Dobra, użyjmy speedu. No, 360, a tą postać to jest po prostu niemożliwe. Jak ktoś ci założy, to... O, tam mi prawie założyło. W sumie założyło mi, jakby nie patrzeć. No, ale się... no to nie było jakoś mega 360, to było takie 180. Jakby nie patrzeć, dobra. Ale naprawdę mi się gra nim tak przyjemnie. To jest taki fan z gry. No, dla surfów może nie fan, bo to jest gwałt prędzej. Dla surfów. Dobra, zaraz mam prawy, więc. Dobra, gonimy ją z prawego. Mówię, nie żałujmy tego prawego przycisku myszki tym surfom, bo to. Tylko lepiej dla nas. A, tylko teraz nam się zużyło już, okej, okay, rozumiem. Ale to jest tak kurde irytujące, nie? Te krwawienie, naprawdę, to jest OP. Ale jak my ich gonimy, to tak jak świnka, że chyba im się... Jak świnia ma tak, że jak gonimy, to czas nie liczy od tej pułapki, to tak samo im krwawienie nie liczy. Możliwe, ale nie jestem pewien. Także no. Także lecimy na hak z nią. Myk, wiszu, czy tamto ty pociągnę awczy? To jest dobre pytanie w ogóle. Nie wiem, gdzie ten hak był, gdzieś w tamtą stronę. Ale barba na nim jak najbardziej mi się wydaje. W sumie, kto nie lubi barby? Ja kiedyś nie lubiłem barby, ale odkryłem fenomen, że to daje tyle punktów po grze. Naprawdę, to jest piękne. Dobra, czy ten pociągnę awczy? Bo jak tak, to trochę mech, że na awka trafiliśmy. Tak, typu awczy, no unlucky, no. Daj nam jakiekolwiek punkty inne, tak, głębokie cięcie. Jak widzicie, podaj nam punkty głębokie cięcie. Okej, okay, dobra, typie, powiesimy cię, bo to i tak ty awczysz, więc to nie ma największego sensu. W sumie. Także tego typa powiesimy sobie na hak, bo i tak awczy, nie wiem z jakiego względu. Ale walić to, ale widzicie to jest piękne. Tak szybko napierdzielać tym. Magnifik. Naprawdę. Myk, na hak. Dobra, no go to i tak po co go, nie wiem po co mają go ściągać, jedynie pod punkty chyba. Jak już. Rozwścieczenie, no. Spicy. Dobra, on ją leczył pod hakiem, okej. Leczył ją pod hakiem. Ofiara. No typo w sumie spacji jest pomału, ale dobrze, bo to... Okej, okay. No to było niezłe. To było niezłe, dobra, chodź ty piawiszu. Ale widzicie jak on jęczy? Ja bym nie usłyszał Kate bez Becky. On jest tak głośny, że naprawdę ludzie jedynie perka jakiegokolwiek, ale nie wiem pod jakiego, no. Pod to, że zarysy i pod to, że barbę może nie pokazujecie. Bo tak to on jest tragiczny według mnie, ten głos, on tak głośno nadaje. Dobra, ty piaro, znajdziesz łaz, proszę cię, bo mi się nie chce cię szukać, naprawdę. Naprawdę, ten surf jest za głośny po prostu, no.
prostu jest za głośny. Po prostu jest za głośny. A pewnie gdzieś uciekła stąd raczej, no. Ale według mnie killer do nerfienia, bo... Dobra, uciekła bazem. Ale nie no, killerem się gra tak bardzo dobrze. Po prostu jest sztos. 29 tysięcy za grę. Bez niczego w sumie. Lol, spicy, 2 punkty do rangi. Dobra ludzie, ja dziękuję wam za oglądanie, ale jeszcze pokażę wam jedną rzecz. Jak wyglądają maksymalne nabite perki, sobie zagrajmy, w sensie tak, kliknijmy sobie zabij swoich przyjaciół i zobaczmy jak, o Boże, jak mi lagu, jak wyglądają maksymalne statystyki tych jego perków, to... Aha, no 4 sekundy nie może się wiglować, o to jest, no... To już jest mocne, nie powiem. To daje, że 50% szybciej ten... No tak samo, tylko że 50% szybciej szafkę otwieram, a to daje co? Że widzimy generator dłużej o po prostu 4 sekundy, bo zamiast na 8 to 12 sekund, okej, okay, rozumiem, a surf? Jak ta sytuacja z surwem? Gdzie są jego perki? Halo, panie. Czekajcie, muszę zobaczyć jak to wygląda. Tak, tak, dobra, żeby tutaj nie było zaraz sklerozy żadnej. To jest to. Nie wiem o co chodzi z tym perkiem, ale no, czy on pokazuje aury naszych surwów, czy co? I don't know. Naprawdę. Kolejny perk to czekajcie, sobie sprawdzę, bo jestem ciekawy też sam. To. Na 6, nie, nie, halo, weź to, on pikni. Aura jest po prostu zabójcy, widoczna 6 sekund przez 4. I ostatni perk to jest to. O kurde, 10 sekund aż. Nice, dobra szaty. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka i oczywiście zapraszam na live'y, które będą, także no, bez zbędnego gadania, trzymajcie się. I co, w ogóle słyszycie tą muzykę metalową w grze? Piękne. Także trzymajcie się i hej, hej.